Józef Balcerek był jednym z bohaterów serialu Alternatywy 4. Kultowy już serial telewizyjny w reżyserii Stanisława Barei realizowano od 1983 roku. Balcerek początkowo mieszkał w rozpadającym się domu przy ulicy Mokrej 8 na Targówku, czyli dzisiejszym Targówku Mieszkaniowym. Balcerek, zwany Ziutkiem, warszawiak z dziada pradziada, z charakterystycznym warszawskim akcentem i chrypką. Potrafił otwierać drzwi na tak zwaną pasówkę i zrobić obejście na gazomierzu. Grał na akordeonie, wiedział, gdzie zakopany jest węgiel w stolicy i umiał załatwić mięso ze Szczebrzeszyna. Miał jednak Balcerek zasady. Należało do nich m.in. nierobienie włamu we własnym domu. Wielką pasją bohatera serialu, oprócz pokątnego pędzenia i konsumpcji bimbru, była hodowla gołębi. Do tego znał mnóstwo anegdot, które serwował stosownie do okoliczności. Ci uczeni to najgorsi. Siedział taki jeden ze mną, siadaj pan. Prycza w pryczę. Też jakiś profesor czy coś takiego. Usiłował siłą obalić i osłabiał. I mądrzył się pod ceną. A jak faja połykał pałąk od kubła, to zemdlał. Za słaby był herbatnik. Na Ursynów Balcerek został przeprowadzony wraz z rodziną i gołębiami. Nie ukrywał niezadowolenia z faktu przeprowadzki. Jak często podkreślał, musiał wyprowadzić się z miasta, czyli Targówka na Biochę, czyli Ursynów. Raz się z Warszawy wymeldujesz i do końca życia z tego hamowa nie wyleziemy, mówił. Scenę przeprowadzki z miasta na Biochę nakręcono przy ulicy Chemicznej, także na Targówku, ale fabrycznym, bo domy przy ulicy Mokrej już nie istnieją. Słynnego mieszkańca Targówka i najsprytniejszego bohatera w serialu zagrał znakomicie Witold Pyrkosz. I to właśnie jego twarz oraz gołębie widzisz na muralu na przedwojennej kamienicy. Aktor doskonale sprawdzał się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych, które przyniosły mu popularność. Jednak to rola Balcerka w Alternatywach 4 na zawsze utkwiła w pamięci widzów. Miejsce na mural wybrano nieprzypadkowo. To jakby brama wjazdowa na teren dzielnicy. Wysokie na dwa piętra malowidło autorstwa artystów Piotra Karsznica i Rafała Roskowińskiego powstało w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez Radę Osiedla Targówek Fabrycznych. Mural odsłoniła 5 października 2020 roku Krystyna Pyrkosz, żona aktora, który zmarł w 2017 roku.